Cześć, tu Ernest. W tym filmiku ujawnię wam szczegóły nadchodzącej nowej snajperki i innej ciekawej broni oraz powiem wam słówko o nerfie pistoletów maszynowych. Niedługo nasz oręż zostanie wzbogacony o kolejną garść eksperymentalnych broni. Tym razem możliwie poznaliśmy je przedwcześnie. Fortnite Battle Royale X na swoim Twitterze udostępnił swoje znalezisko dotyczące nadchodzących broni do Fortnite Battle Royale. Jedno z nich jest ciężki karabin snajperski. Z wydobytego z pliku gry opisu tej broni wiemy, że byłby to ciężki, potężny i celny karabin snajperski z mechanizmem bolt action, do którego zaraz przejdziemy, i ekstremalnie wolnym przeładowaniem. Do tego strzały przebijałyby się przez pierwszą ścianę, której się dotknął. Co do rzadkości, występowałaby ona w klasie legendarnej, a linijka tekstu w pliku gry odpowiadająca za model tej broni na ten moment prowadzi nas do tej oto broni. I tutaj możemy być pewni, że to tylko tymczasowy zamiennik ratowania świata. Między innymi dlatego, że z opisu wiemy, że ta broń będzie korzystać z systemu Bolt Action, czyli działałaby na takiej samej zasadzie, co na przykład sztucer czy zwykła snajperka. A w ratowaniu świata ta właśnie broń działa na trochę innej zasadzie, bo nie trzeba jej przeładowywać co strzał. Oczywiście mogę się mylić, ale baza danych Storm Shield One, która przytrzymuje m.in. informacje o broniach w plikach trybu Battle Royale, została zaklejzowana o wcześniej wspomniany ciężki karabin snajperski i używa takiej oto ikony. A pojemność magazynka to jeden nabój, a ten jeden strzał zadawałby aż 157 punktów obrażeń i do tego przenikał przez jedną warstwę ściany. Taka moc co strzał kosztowałaby nas ponad 4 sekundy przeładowania. To nie wszystko. W plikach gry nadal czyha jeszcze jedna broń, ale co ciekawe, już od aktualizacji 3.2.0. Mam na myśli kuszę wybuchową, która strzelałaby pociskami podobnie jak zwykła kusza, której już nie ma, ale z wybuchowymi końcówkami. Z opisu ukrytego w plikach gry wiemy, że byłby to najgorszy koszmar naszych przeciwników. Gdybyśmy się znaleźli w zasięgu rażenia wybuchu pocisku, stracilibyśmy aż 121 punktów zdrowia. Tą kuszę musielibyśmy przeładować co strzał, co zajęłoby nam nieco ponad 2,5 sekundy. Nadal w temacie broni, ale tym razem już tych na polu bitwy, jeden z pracowników Epic Games na Reddicie odpowiedział na głos społeczności na temat zepsutych pistoletów maszynowych. Przyznał, że były one o wiele mocniejsze, niż by tego chcieli. Dlatego wprowadzili w życie aktualizację w statystykach kilku broni. W skrócie, zmniejszono częścią z nich szybkostrzelność, obrażenia, maksymalną odległość lotu pocisku itd. Zostały znerfione. Zobaczymy, czy Epic zdecyduje się jeszcze przywrócić świetność shotgunom. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.